Nie no, skoro był Gibson, no to teraz będzie Freeze. Oczywiście mam nadzieję, a raczej nie mam nadzieję, tylko obiecuję, że na stówę nie będzie takiej beki, jak by było przy odcinku z Gimperem. Teraz każdy napisze w komentarzu: Nikodem, mało ci po filmie o Gimperze? Chcesz mieć dwa razy tyle dislike'ów, co przy Gimperze? Ale dzisiaj skomentujemy sobie filmik Freeza, który był nagrywany 2 lata temu, o prankach, bo jest w miarę krótki i chcę, żeby to szybko było nagrane, a nie w 30 minut. Teraz zasadnicze pytanie jest takie: gdzie u licha jest mój telefon? Dobra, mam tutaj telefon pod ręką. Jakbym miał do kogoś dzwonić albo coś, jeszcze tutaj włączę nagrywanie na komputerze i możemy jechać z Freezem. Panie i panowie, Freezoluszek. Oczywiście napiszę potem do Freeza po odcinku, bo jeszcze nie napisałem. Miałem to nagrywać w piątek, czyli... Który mamy dzisiaj? 6 września. Jej, szkoła i w ogóle. Nie, ale generalnie miałem to w piątek nagrywać, tak, moja nowa fryzura, może dzisiaj bez czapki. Bez czapki, kurde. Tak, 5 września, 6 września to nagrywałem, miałem nagrywać 7, bo akurat o 11 wracam jutro ze szkoły, więc... Jutro, czyli już wróciłem w piątek ze szkoły, bo to chyba będzie w sobotę albo w niedzielę jakoś, tak? Więc... Jedziemy z tym tematem, zobaczymy, co tutaj się działo. Cześć, tu Freeze, słuchajcie kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym mega pozytywnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, sprankujemy sobie księdza tekstem... O kurde, do czego to doszło, że 2 lata temu już nawet księdza prankowali? Freeze, jak mogłeś? Swoją drogą, ja ten film chyba kiedyś na streamie nawet oglądałem, albo tam gdzieś tam kiedyś, nie? Jak przeglądałem YouTube'a, to chyba oglądałem. Ale chyba na streamie właśnie. Piosenki, jestem bogiem paktofoniki. To wtedy jeszcze Freeza nie znałem, pamiętam. Pytacie, skąd mam do księdza kontakt? Otóż no, wiecie jak to jest, czasem się zdobędzie go gdzieś tam w szkole czy gdzieś, także... Nie no, oczywiście, że tak, kontakt do księdza. W ogóle mój ksiądz ze szkoły jest, kurde, taki pozytywny, że kurde, bekę kręci razem z nami, kurde. Hashtag beka. Pozdrawiam. Oglądajmy dalej. Będzie naprawdę bardzo śmiesznie i zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tak pozytywnych filmów. Okej, kochani, mam swój telefonik i będziemy pisać teraz do księdza. Zaczniemy może... Ale coś jest w tym... Coś jest w głosie Freeza w tym odcinku, że on kręci taką lekką bekę z tego. I generalnie ja też z tego kręcę taką lekką beczkę. Bardzo dobrze. Tak niepozornie troszeczkę się tak przywitamy, a później zaczniemy pranka. Więc napiszę mu: szczęść Boże, mam taką sprawę. Słucham cię, Karol, synu. Czemu księża zawsze tak mówią, synu? I uwaga teraz, moi kochani, zaczynamy pranka. Uwaga. Jestem Bogiem! O czym ty mówisz, Karol? Znak zapytania. Teraz tak, wiecie, ubiorę okulary. Ej, to chwila, to ja też muszę swoje okulary do tego dać. I będzie uświadom to sobie. Lary, żebyście bardziej poczuli ten klimat. Uświadom to sobie! Przestań tak pisać, o czym ty mówisz? Ty też jesteś Bogiem! Synu, Bóg jest tylko jeden, o czym ty mówisz? Wyobraź to sobie! Ciekawe, słuchajcie, co ksiądz zna... Mikros bez autotune, tylko na YouTube. Dobrze! A to, ale on z reguły jest taki bardzo pozytywny i myślę, że... O, widzę, Freeze jest w najlepszej sieci w Polsce, bardzo dobrze. Zacznie się śmiać i pewnie poznał już piosenkę. O, czekajcie, jest wiadomość, czytamy. Karol, dzisiaj przyjdzie do ciebie ksiądz proboszcz i wykona potrzebne egzorcyzmy, a jeżeli to nie poskutkuje, będziemy musieli wezwać prawdziwego egzorcystę. Powiedziałbym coś na temat egzorcystów, ale... A nie, w sumie mogę! Mogę w sumie! Co mi tam? Chociaż nie, bo jak mnie złapią, jak po tym całym incydencie, wiadomo z czym i z kim i... No... Nie mówię tutaj o... wiecie... Tylko... Jesteś maciurką, ha. Nie? To wiecie, nie? To by było bardzo źle.
Bo mi się przypomniało, jak z kolegą z krowi śmialiśmy się z babki od Eliki, że prawi egzorcyzmy. Świetnie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale 90% tych pranków, które są nagrywane, te telefoniczne pranki, to są wszystko ustawione rzeczy. Co? Moje życie właśnie w tym momencie straciło sens. Jak to pranki są ustawione? Jezu, ja myślałem, że to na poważnie wszystko robione. Kurde, freeze! Zepsułeś całą zabawę! Dlaczego to zrobiłeś? Chociaż nie, bo w sumie moje filmy niektóre też będą ustawione. Były ustawione, przepraszam. Na przykład wejdźmy tutaj, otwórzmy Zaraz, chwila. Nikodem. No, na przykład... Odcinek z Wiktorią był ustawiony. Odcinek z Grzelcem był ustawiony. Co jeszcze było ustawione? Ustawiony był na przykład... Kurde, no co mogło być jeszcze ustawione? Właśnie tak patrzę, co... Co mogło być ustawione? Oczywiście każdy wie... Na przykład live z Grzelcem też był ustawiony. Odcinek z Grzelcem też był ustawiony. Tak, wszystko generalnie było ustawiane tutaj na tym moim kanale. Platform Dog 3 też był ustawiony. Ale co do coveru plotek, to nie wypowiadam się. Ciekawostki o Kałenie też oczywiście, kurde, spuszczę z brzucha. Też były ustawione, bo przecież nikt nie wyszedł, żaden z nas, z inicjatywą, że ej, a może ciekawostki o Kałenie nagramy? Czyli widzicie, nie tylko... O, na przykład głupia przejażdżka ze skopkiem, kurde, też to było ustawione. Stare dzieje, kurde, pojbot, kurde, jakieś FNAFy. Kurde, głupie Q&A. No nie, teraz zaczęło się przeglądanie starego kanału, starych filmów i w ogóle. Co jeszcze było ustawione? Właśnie tak szukam. Co mogło być tu jeszcze ustawione? Głupie vlogi na przykład z Mazur. Liryczna chłosta na przykład też była ustawiona, kurde. Przecież każdy wiedział, że ja chcę liryczną chłostę nagrać. Chociaż większość wiedziała, że ja też będę nagrywał na przykład i kiedy odejdę. Nie, no to każdy wiedział o tym. Każdy o tym wiedział, to wszystko było ustawione. Wracamy do Freeza. I tak jak w tym przypadku, specjalnie to zrobiłem, specjalnie ustawiłem tego pranka, znaczy nawet trudno nie było ustawić. Jedyne co zrobiłem, to wymyśliłem śmieszną nazwę, bo prankowanie księdza tekstem piosenki Jestem Bogiem faktycznie byłoby całkiem śmieszne. Dlaczego nagrałem ten film? Po prostu po to, żeby wam pokazać, że dużo ludzi, nawet większość ludzi, która nagrywa takiego rodzaju pranki, ustawia je. I jakby wiecie, do ustawiania różnych rzeczy nie mam nic przeciwko, bo to jest show, słuchajcie, to jest show. Ludzie robią show, telewizja robi show, w telewizji wszystkie rzeczy są ustawione. Na przykład Warsaw Shore, to wszystko... Czekaj, kurwa, co? Jak to WS jest ustawione? Chwila, dzwonię do Sandry. Muszę jej to powiedzieć. O nie, tak nie może być. Dajcie mi szybko Sandrę. Sandra. XD. Jeszcze raz. Chyba ma wyłączony. No nic. Nie dodzwonimy się. Niestety, nie dodzwoniłem się. Niestety nie powiem jej, że WS jest ustawiony. Niestety, że... Freeze, zepsułeś całą zabawę! No nie może tak być. Ja tu jestem wiernym fanem Warsaw Shore, a ten kurwa mi psuje zabawę. Oglądając sobie Warsaw Shore i kurde... To jest ustawione, przynajmniej to co się dzieje tam w domu, to co się dzieje ogólnie, może imprezy nie są ustawione, ale reszta cała jest ustawiona. A nie, bo w sumie oni coś tam mówili, że faktycznie coś tam czasami w domu coś tam jest ustawiane. Chociaż te Jolki faktycznie nie ustawili. Jolki i Jacka nie ustawili chyba wtedy. Nie, oni coś tam mówili, że chyba Jolka faktycznie... Jolce faktycznie wtedy od... Jolce?
i wyszła z tymi szpilkami na Brzydala. To akurat chyba nie było wtedy ustawiane. Chyba, na pewno. Tak samo, słuchajcie, rzeczy jakieś ustawione w filmy na YouTubie są spoko. Do momentu, kiedy to jest oryginalny pomysł, kiedy jest zrobione to show i nie jest to zrobione w taki sposób, że widać... Show? A to zapraszam na czas na pytanie. W kolejną środę Piotr Montażysta. Widać faktycznie, że to jest dziadostwo ustawione. Problem, słuchajcie, pojawia się wtedy, kiedy ludzie kopiują filmy innych, jeszcze je ustawiając, czyli oni nie wymyślili tego sami, tylko po prostu wzięli pomysł od kogoś innego, co też jest w porządku, tylko problem właśnie pojawia się wtedy, kiedy te osoby biorą pomysł od kogoś innego i to ustawiają. I to jest prawdziwy problem. I uwierzcie, 90% filmów, które są na polskim YouTubie z tym prankuję tekstem piosenki, to jest wszystko ustawione. Madzio, wypowiedz się na ten temat. Chociaż nie, bo to 2 lata temu nagrywane było. Mandzio, nie wypowiadaj się. Kurczę, trochę szkoda ziomka, który to wymyślił, bo to nie wymyślił tego żaden Polak, żadna Polka tym bardziej nie, tylko to jest... No tak, bo wszystko jest, kurde, kopiowane z Ameryczki, na przykład dzisiejsze człapy też są kopiowane z Ameryczki. Myślicie, że skąd Young Multi, kurde, robi ten człap? Myślicie, że to są jego wymysły? Nie, oczywiście, że nie, to wszystko Ameryczka, kurde. Young Tak, Lil Uzi Vert, Tentay... I XXXTentacion na przykład. No. Lil Peep, Lil Pump. Wszystko. To wszystko Ameryczka. Na przykład teraz właśnie obecne filmiki Freeza też jest z Ameryki. Myślicie, że Gimper wymyślił Lekko nie będzie tak z głowy? Oczywiście, że nie. To Lekko nie będzie zbazowane na programie Jimmy'ego Fallona. Brawo dla tych niekumatych ludzi, którzy myślą, że o Jezu, Gimper, fajnie, fajny program, na pewno to sam wymyśliłeś, och, ach, ach. Ale nawet Gimper powiedział, że to jest bazowane na Jimmy Fallonie. Podziwiam takich 10-latków, którzy powiedzą, że och, fajnie, to są twoje wymysły, podziwiam cię za to, subik i like. A potem jak się dowiedzą, to o Boże, ale ty jesteś kłamcą, unsub i w ogóle. To jest prank z Ameryki, jakby to, że ktoś go zrobił na język polski, jest całkowicie w porządku. Nie w porządku jest to, że te pranki są ustawione i to, słuchajcie, widać. No nie wiem, czy zauważyliście, ja sobie robiłem jaja od początku tego filmu. Było widać, Fritz, było widać. No i myślę, że to było widać, że to było ustawione, bo po prostu robiłem sobie bekę. Nigdy się tak nie zachowuję na filmach, to było po prostu wymyślone, ustawione, wyreżyserowane. Chciałem nagrać o tym takiego osobnego vloga, ale stwierdziłem, że jak zacznę tak, to będzie to dosyć ciekawe. Bo ciekaw jestem też, ile osób uwierzy w to. I zaraz pewnie na dole są już komentarze jakieś ustawione, bo nie oglądali filmu do końca, na przykład tylko wyłączyli w połowie. Też zdecydowałem się na taki ruch, dlatego żeby zasięg tego filmu był większy, no bo pewnie dużo ludzi w niego kliknie, więc po prostu chciałem wam, tych, którzy w to kliknęliście, przekazać to, żebyście tak do końca nie wierzyli w to, co wam mówią, w to, co wam pokazują na tych filmach, bo w większości jest to ustawione. Jakieś, nie wiem, prankowanie księdza, nauczycielki, czy... no pomyślcie, no... Ale... Wyobraźcie sobie, nie? Teraz tutaj podam przykład. Dajmy przykład, nie wiem, takiej, nie obrażając tutaj nikogo, takiej pani Lidki na przykład, nie? Dajmy tej nauczycielce na imię Lidia. I nie wiem, sprankujmy ją piosenką pod tytułem Jesteś... nie, żadna jesteś maciurka. Nie, ale na przykład sprankujmy ją piosenką Ty jesteś Juda. No nie, przypomniało mi się coś, ale nieważne, nie? No i piszecie do pani Lidki, takiej, no, przykładowej pani Lidki. Ty jesteś ruda. A ona, o co tobie chodzi? Ja nie jestem ruda. Szalona ruda. Nikodem, bo ci postawię jedynkę. I tak by było na przykład i to by w żadnym wypadku nie byłoby ustawione. A potem bym powiedział, idę prank, proszę pani, to był żart, ha, 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 ha. No. To jest realne, nie ma opcji takiej. Jedyne realne pranki takie to mogą być z jakimś tam, nie wiem, chłopakiem, może tam z jakimś kolegą, albo... Mandzio! Mandzio, nagraj pranka, nagraj film, jak prankujesz Big Maca. O nie, to by było... O nie! Kurde, 17 minut materiału, a chciałem krótko.
mamą, ewentualnie jak się ma lajtową mamę, ale zresztą wystarczy popatrzeć na te pranki. Większość jest po prostu ustawiona. To jest mega smutne, że ktoś nie dość, że bierze pomysł od kogoś innego, co samo w sobie jest okej. Okay. To, że weźmiecie pomysł od kogoś innego i zrobicie coś na swój sposób, tylko na przykład w lepszej formie, bo to troszeczkę ulepszycie, zrobicie to po swojemu, to jest całkowicie okej. Okay. Inni nie dość, że robią to jeden do jeden, co już samo w sobie jest słabe, robić coś jeden do jeden, to jeszcze udają i ustawiają te pranki. A dodatkowo robi to wyreżyserowane, po prostu nieprawdziwe i udaje na tym filmie. Także nie życzymy sobie takich osób, tutaj na kanale takich nie znajdziecie, a ja tymczasem się z wami żegnam, to był taki mega krótki filmik, po prostu chciałem wziąć głos w tej sprawie, bo uważam, że warto i myślę, że część osób naprawdę wierzy w to, że to są wszystko prawdziwe pranki, a uwierzcie, że naprawdę 90% jest ustawione i to widać. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Tak, no ja wiem, to było dawno, dawno, dawno temu, to był rok 2016, tak. To był rok 2016 i wtedy nawet ja sam wierzyłem, że wow, te pranki fajne są, nie? Ja kiedyś sam takiego nagram, nie? Jak będę tam, nie wiem, sławnym youtuberem, elo elo, nie? W sumie na takich prankach bym mógł się wybić. Może kiedyś. Nie, ale próbowałem kiedyś takiego tegowego pranka nagrywać, ale nie na telefonie. Ale wracając do tego, nie? Większość ludzi faktycznie, tak jak Freeze mówił, myślała, ale te pranki są zajebiste, na pewno nie są ustawione. Nie. No. A tutaj Freeze wypowiedział się, że 90% jest ustawione i teraz ci ludzie, którzy pisali w 2016 roku, ale fajny prank, na pewno nie jest ustawione, weszli na film Freeza i powiedzieli, Boże, jaki ja byłem idiota, jakim ja byłem idiotą, że mogłem, że tego nie zauważyłem, że te pranki były ustawione. Dlaczego? Odpowiedzcie sami sobie na to pytanie. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Jeżeli chcecie więcej, właśnie w przyszłym odcinku możliwe, że będzie Kasper Montażysta, bo powiedziałem w filmie o Tomku, że Kasper Montażysta będzie. Teraz jest Freeze, bo u mnie na grupie było głosowanie, że dużo ludzi chce Freeza. A na małych youtuberach był liczny głos na Tomka, więc takie zróżnicowane, więc więcej głosów tak naprawdę na Gimpera było niż na Freeza. Więc dlatego daję go właśnie w niedzielę Freeza. Albo w sobotę, jeszcze pomyślę, kiedy to zmontuję, może nawet dzisiaj to zmontuję, jak z Piotrem będę gadał. Już piszą do mnie. Super. No dobra, nie przedłużając, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, zostawić suba, skomentować i wszystkiego, co tam, wiecie, mi pomaga oczywiście w rozwoju tego durnego kanału, którego prowadzę już 3 lata i nawet 1000 nie mam. Myślę, że to jest takie dobre odejście od gamingu, że tego gamingu już nie będzie tak dużo, jak było w przeciągu ostatnich kilku lat, naprawdę kilku lat, bo tych vlogów to naprawdę mało było, tych wszystkich takich filmów, komentarzy też było mało. I tam wiele głupkowatych innych filmów też było mało. Teraz właśnie chcę to zróżnicować, chcę to mieć więcej. Właśnie dlatego wystartowałem też z tym czas na pytanie, żeby urozmaicić jakoś ten kanał. Nie robiąc po prostu drugiego kanału, który by się po prostu nie rozwinął już tak jak ten kanał w przeciągu tych 3 lat. Czyli tak naprawdę nikogo to nie interesuje, bo kanał ma średnio 50 wyświetleń na film, a mam ponad 700 subów. Tacy kurde kochani widzowie bez subskrypcji, Polish Squad, sub za sub, elo elo. Nie no dobra, już trzeci raz. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Póki co ja zmykam montować ten film albo coś w tym stylu, nie wiem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.